Czy wąchałaś swoją bieliznę, aby sprawdzić, czy nie jest brudna? Się przygotowałem dla was pytanie, wyzwanie. Co ty znowu wymyśliłeś? Te boję. Dumela. Dumela. Uwierzona mi do kampana. Tańka, coś pokradłeś? Co ukradłeś i dlaczego to zrobiłeś? No opowiedz wszystkim. Dziewczyny, co wy tak siedzicie? Dzisiaj przygotowałem dla was pytanie, wyzwanie. Bierzecie w tym udział? Co ty znowu wymyśliłeś? Ja kiedyś grałam w tą grę, jak byłam mała. Dobra, słuchajcie, tutaj mam na tej kartce pytania, a tu mam wyzwanie. Przepraszam, tu jest losowanie, pytanie, wyzwania. Okay. Tu są pytania, a zasady są takie, że wyzwanie wymyślacie... Będziemy losować. Na przykład, ja wylosuję wyzwanie, to wy we dwie musicie wymyślić mi jakieś zadanie. Okej, okay, a pytania są tutaj. Pytanie, wyzwanie tu jest. Zobaczymy, co trafi. Czy pytanie, czy wyzwanie. No musimy wylosować. Tak, to Nelcia, wylosuj. Nelcia, losuj. Nelcia, losuje. Losuje. Yes! Okay. I ja też sobie biorę, żeby było sprawiedliwie. Spadła tam karteczka. Dobra, i macie dwie karteczki, już szukaliście. Ej! I jedną chowamy. To jest nasza. Dobra. Proszę. Nelcia, co trafiliście? Nie. Nie, bo mama zobaczy. Ja mam wyzwanie. Nikola trafiła... Wyzwanie! Wyzwanie? Ty też wyzwanie? Ale ja totalnie, jak zawsze w to gram, nigdy nie brałam wyzwania. A ja też mam wyzwanie! O nie, ale będzie się dzisiaj działo. Dobra, to słuchajcie, pierwsza nasza konkurencja, wszyscy trafiliśmy wyzwania i za chwilę każdy wymyśla graczowi wyzwanie, bo teraz tak wypadło w sumie, że wszyscy mają wyzwania. Okej, to dobra. Kto wymyśla komu? No to... Mama Nikoli? Nie, tata Nikoli. Tata Nikoli, tak. Nikola tacie. Okej. Okay. I my razem mamy. Dobra. Dobra, słuchajcie, już mamy tak, wymyślone. Ja już mam. Ja już pomyślałem, ty też pomyślałaś? Tak. Nikola? Ja mam dla ciebie, no. Dobra, dla mnie? No, bo ja dla ciebie wymyślałam. Aha, okej, okay, dobra. No, w sumie to ty chyba powinieneś, ja powinnam zadać pytanie, czy ty pomyślałeś. No ja mam dla Nikoli. Aha, okej. Okay. No, wszyscy mamy. A ty, dobra. To co, może pierwsza Nikola? Tak, dobra. Więc ja dla taty. Takie jest, masz wyzwanie, że uczestnicy, czyli ja, mama, Necia, będziemy ci robić makijaż. A ty nie, musisz się no przecież ja nie jestem ten, tak, dziewczyną. I zrobimy ci makijaż. Nie. Ale to nie. Jest wyzwanie, tak? Wylosowałeś, nie no, możesz to się... No to ja się nie będę nie modelką naszą. Nie możesz tak. Się... Dobra, ale pod warunkiem, dobra, ale pod warunkiem na to, że macie tylko 5 minut na to. 5 minut? Okej, okay, dobra. Spoczko. Dobrze. A teraz my ciebie, bo chcemy usłyszeć dobra, to, co... Ja tu pod światło stanę. Ja mam tak wyzwanie jest. Dla Nikoli takie, że z racji na to, że dzisiaj mamy 11 listopada. No. Jest, bardzo tak jest. Dzień, no, Święto Niepodległości. No to jest takie coś jak marsz z flagą. Dlatego ty będziesz maszerowała z flagą, ale nie tu przed domem, tylko na poważnie do miasta pójdziesz i będziesz z flagą tak sobie szła. Tam do miasta dzisiaj... Tak, to jest poważna sprawa, jest 11 listopada. Dobra, ej, dzisiaj fajnie. Jeszcze nagrywamy ten odcinek i puszczamy specjalnie dla was. Będzie później, co prawda, ale zobaczycie to. Zgadzasz się? Dobra, dobra, tylko ja muszę powiedzieć, jak się chodzi nawet, tata, no ja nie... No wiem. Normalnie, bierzesz flagę. Ale tylko raz chodziłam z flagą. Nie, to nie będziemy tego puszczać. Dobra, nie, ja się ogólnie zgadzam. Tak, zgadzasz ja się, dobra. Się no bo to jest ważna rzecz, ważna sprawa dzisiaj 11 listopada. Dobra. I dla mamy, mama wyzwanie. Co myślisz? Ty wymyślałaś mamie, czy... A, żeby tak, żebyś dzisiaj zrobiła na obiadek naleśniczki. Okej. Okay. Się obiadek? Okej, okay, oczywiście, dobra. Mogą być ale naleśniki, ty, bo miałam ser. Problem w ogóle z mamce. Miałam dobra. W ogóle problem. Będzie z mamą. Ona nie lubi, jak jest nagrywana. No. Słuchajcie, także my się bierzemy za swoje wyzwania tym razem, no. Zadania. A ja muszę tak. Spódniczkę ubrać. Ej, ale nikt nie trafił pytania, takie fajne pytania no. Znalazłem w internecie. Dobra, może później, to jest pierwsza konkurencja, okay. Ich będzie więcej. To okay. Oczywiście, jak będzie dużo łapek w górę i będzie wam się podobał ten odcineczek, będzie kolejna część. A wy kochani, zostawiajcie łapki w górę, subujcie mój kanał i koniecznie wchodźcie na mój sklep internetowy z subeciuszkami, na przykład koszulkami, czy jakimiś akcesoriami. Link jest poniżej w opisie. I niech piszą, czy chcą jakiś ten, no. Świąteczną wersję bluzy i koszulę. Tak, byłoby super, więc piszcie kochani, a ja idę się ubrać szybko. No właśnie, ty szybko i flagę. To co mi chyba zadanie wykonane? Zadanie wykonane. Akurat teraz staliśmy, ale ostatnio jak byliśmy, to chodziliśmy z nicze. W tym roku zostało to odwołane, więc tylko staliśmy. A powiedz mi, przypadek, co się stało?
Jezus, tyle się dzisiaj działo. W ogóle myślałam, że trzecia wojna nadchodzi, nie? Bo zaczęli strzelać się. No jeden chyba strzał na grę. No, Jezus, ja się tak bałam. A co, bałam. Dziewczynka u ciebie, co to? Zemdlały trzy osoby, tak nasz. Ja widziałam, jak jedna dziewczyna tak na sztywno upada. I karetka przyjechała, w sensie karetka tu stała. No, więc... Działo się. No. To teraz my idziemy robić wyzwania. No, a ja wystawiam właśnie na Instagrama naszą kawkę. No, ale dostałam takiego pączka od mojej pani. Bardziej bym powiedziała, że to jest rogalik marciński. A, rogalik, tak. To są po dzisiaj stycznie, to nie marciński. Tak. Ale kawka przypisz. Już raz jem. Dobra, słuchajcie, Nikola wykonała swoje zadanie. I teraz niestety przyszła na mnie kolej. Zobaczcie, cóż Narka ma w ręku. Będą malować tatę. Ja ustawiam kamerę na statywie. Się za chwilę widzimy. Proszę, możesz sobie tutaj usiąść. I później zostaje wyzwanie. Na tym siadasz, dobra? No na tym, dobra. Chyba na podłodze wam. No Nelcia też chce tatę. Paluszkiem. To już daje jej ten podkład, niech już sobie trzyma. Paluszkiem Nelcia. A która wymyślała to zadanie w ogóle? Na pewno jakaś... No ja. No nie. Coś już... O kurczę, Narka mnie dopadła. A to tak widać? Dobrze. Narcia, ładnie tata wygląda? Zapij tata oczy. Ładnie tata? A buzi dasz? No! Zapij oczy. Nie! Podaj rzęsy! Ale nie zaciskaj oczu tata, zrelaksuj się. Tata zrelaksuj. Ale tata, nie ja się boję, bo ona mi tu pędzę do oka wsadzi. Nie wsadzić, no jak ci może wsadzić? Ale normalnie tata. Nie chcę tego! Oko boli. To jest wyzwanie, nie możesz być taki. Ja się boję. To tunela. Ała! Uwierz, ona mi do oka wpada. Otwórz oczy. O Jezus! Dobra, Nelcia, nie rób tak mocno, tacie. Nelcia. Nelcia, to stało. Dobra, już nie chcę. Ostatnia minuta. Masz. To dalej, już oczy bolą. Jedno oczko masz, drugie jest na lipie. O. O, Nelcia się... No, o, jak ładnie. Zobacz. Idzie się na tym starty. Pa, pa. O nie. Pa. Wszystko pomalowane. Już, koniec? No tak, jest koniec. Pa, Nelcia. To co, mogę się już zobaczyć? Mhm. No, wydaje mi się, czekaj, że czekaj. Wyglądasz bardzo ładnie. Uważaj! Nikola, mocno uważaj! Teraz ciebie idzie, uważaj! Nie, mama nie chce. Opał, tak. Na czole to mam jakiś znak chiński. Nikola, też jesteś w tym wyzwaniu. No nie. Jak, ładnie? Ale teraz jeszcze jest taka... Ja tak zostaję. Tak, no właśnie chciałam ci tak powiedzieć. Opalony. Ja lecie. Opalony chłopok. No co więcej. No dobrze, mam. Dobra, za to poświęcenie, słuchajcie, musi być łapka w górę, bo no, ostatni raz się malowałam ogólnie. Pierwszy ostatni. A teraz idziemy, wyzwanie mamy robić, bo zgłodnialiśmy, czyli tak, będą naleśniczki. A później losujemy jeszcze raz, żeby nie było nudno. O, oszukaliście mnie. A tu mama teraz robi swoje tak, zadanie, słuchajcie. Ja naleśniczki dzisiaj. Wykonać swoje zadanie, wyzwanie w sumie. Wyzwanie. Także robię naleśniczki, zaraz będą gotowe. Z serkiem, tak jak było mówione. Częściej takie odcineczki to będą też naleśniczki. Tak jest. To widzimy się, jak już zrobisz. Tak, wydaje mi się, że za chwilkę wam pokażę, jak będą gotowe. O, zobaczcie, naleśniczki już są gotowe. Tak, naleśniczki są gotowe, serek jest w lodówce. Więc możecie jeść, śmiało, wyzwanie chyba jest zaliczone. No dobra, to widzimy się, słuchajcie, już przy tym następnym wyzwaniu. To smacznego! Smacznego! Do później. Dobra, każdy z nas wykona swoje zadania. Wyzwanie, no. Wyzwania. I ostatnie losowanie, wyzwania, pytania, zobaczymy co wylosujemy. Ostatnim dziwnym trafem wszyscy mieli wyzwania. Mama, częstuj się. Na pewno będzie pytanie.
Teraz pewnie pytania. No. Mam już pytanie. Mam pytanko. Tak. Wszyscy mamy pytania, bo to tak zrobisz, żeby było pytanie pewnie. No dobra, wszyscy tak zrobiłem. No dobra, bo wszyscy przy mieli rozmawiać. No dobra. Pytania. To było pytanko. Jezus, teraz... Dobra. Czekaj, cię muszę podnieść. To było pytanie. No, kto chce pierwsze pytanie? A każdy sobie wymyśla? Nie, ja tu mam. A, dobra, to chcę pierwsza. Mama chce, Nikola chce pierwsza, jest 10 w momencie taki wybór. Ja mam wybór numereka. No. Albo daj mi takie najlepsze. Najlepsze? Tak, najlepsze chcę. Żeby było ciekawie. Opisz najdziwniejszy sen, jaki kiedykolwiek miałeś w swoim życiu. Nie, ja mam takie codzienne sny. Codziennie mam takie dziwne sny. Nawet dzisiaj mi się coś śniło. To ja muszę pomyśleć, który naprawdę najdziwniejszy. Jezus, ale to było straszne. Ja mam takie same straszne te sny. No to chyba było dziwne. No to byłam... Ja głównie w snach, nie wiem czy mimo, ale w snach jest mój Agata, więc tak jakoś się złożyło, że ten też jest z nią, ale nie wiem, który powiedzieć. No dobra, no to powiedzmy, że idziemy sobie z Agatą. Byliśmy w autu w Nelly, takim różowym Ferrari, sobie jechaliśmy przez taką ścieżkę w lesie. O Boże, innym się przypomniała, tego nie mogę. No i idziemy sobie i jedzie, to jest taka kłoda, nie? Takie drzewo na drodze. No i Agata prowadzi i je tak ominęła, nie? Później jakby wgrzebyliśmy. Tutaj drugim razem śpi taki niedźwiedź na środku tej ścieżki i my dalej jedziemy i tak przeskoczyliśmy przez tego niedźwiedzia. No i później wyglądał taki konwój z takim lasem i nas chciał tym lasem porwać, nie? No i normalnie zastrzelił Agatę w głowę. Ona gdzieś poszła do ludzi tam, no, a później ja chciałam go załatwić, ale no mnie też postrzelił i później normalnie dostałam tutaj w udo od niego i jak się obudziłam, co mi wibrowało. To było takie, to jest takie głupie, ale ja się wtedy bałam. No mamy pytanie teraz. No, no. Albo z zombiekami miałam. Czy wąchałaś swoją bieliznę, aby sprawdzić, czy nie jest brudna? Co to za pytanie w ogóle? No to jest internetu pytanie. No nie, ale wącham bieliznę, jak wyciągam z pralki. Bo lubię ten zapach, na przykład w proszku, czy tam tego płynu, w ciuszku. Teraz ja, proszę bardzo, pytanie. Dobra, który chcesz numer? Nie, pytanie nie. Ostatnie. Ostatnie? A czemu sobie wybrałaś? Ja sobie wybrałam. Tam sobie napisał, czy kiedykolwiek, tata nie, coś ukradłeś, co ukradłeś i dlaczego to zrobiłeś. No opowiedz wszystkim. Przyznaj się, co ukradłeś. Nic nie ukradłem. Nie żartuję, ukradłem kiedyś coś. Byliśmy w Anglii, mieszkaliśmy. Pamiętasz, mama? Byliśmy w sklepie takim B&Q, coś takiego. No i robiliśmy tam zakupy. No i mieliśmy tyle tych zakupów. I Nikola sobie wybrała, bo była w wieku wtedy Nelci. A o tym mówisz. Taki, co to była, parasolka? Parasolkę taką dla dzieci. No i my nie mieliśmy miejsca już w tym koszyku. No to powiedzieliśmy sobie tą parasolkę na wózku twoim, bo to byłaś mała w wózku. Nie, parasolka to była. A to też z kisielem być było. No i słuchajcie, zapłaciliśmy za te wszystkie zakupy, wszystko kupiliśmy, a na tym wózku to nie tylko była ta parasolka, bo mamy torebka, my tam zawsze mieliśmy, no, jak cyganie chodziliśmy z tym. No i sobie wyszliśmy, idziemy, a mama mówi, ty, a ta za tą parasolkę zapłaciłeś, a więc? No, nie. Więc jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapki w górę dla Nacia, która... Subskrypcję, Nacia, weź tam, zrób subskrypcję. No i polecie nowego sklepu internetowego. Pozdrawiam wszystkich, z kim tutaj byłam, z flagami i z moją nauczycielkę. Super było, więc popatki, kochani. Pa, Lecia. A ty jesteś brudasek ładny. Nie, ona jest zamalowana jeszcze. A, bo jeszcze się nie domyła, no tak. Ona teraz robi ciasto. No.